Załatwięcie na mojej zmianie, nie zobaczysz już tatusia. To tylko dwa cytaty z siedmiominutowego filmiku, na którym trzydziestodwuletnia wychowawczyni z domu dziecka przy ulicy Wandy w Legnicy straszy swoją podopieczną dziesięcioletnią dziewczynkę. Kiedy dziecko nie chce się ubrać, wykręca mu ręce, szarpie i grozi wizytą w psychiatryku. Materiał wideo zabezpieczyła prokuratura, która kobiecie postawiła już zarzuty. Pani nie przyznaje się do tego zarzutu, odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej środki zapobiegawcze w postaci natychmiastowego zawieszenia w czynnościach wychowawcy, zakazu zbliżania się do tej dziewczynki na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zastosował wobec niej również dozór policji. Dyrektorka placówki została już przesłuchana. Jak mówi. O sprawie nie wiedziała, swoją podwładną bierze w obronę i zastrzega, że w zarządzanym przez nią domu dziecka przemocy nigdy nie było. Mogę, państwu tutaj, y, mogę Państwa zapewnić, że na pewno sytuacje przemocy, sytuacje złego traktowania dzieci nigdy nie miały tutaj miejsca. Koleżanki z pracy broni także inny wychowawca, który w przeszłości był wychowankiem tego samego domu dziecka, w którym dziś pracuje. Jestem byłym wychowankiem. Również w tej placówce, tutaj, że tak powiem, wychowałem się. I wydaje mi się, że gdyby taka przemoc była, to też człowiek by nie chciał tego realizować, co realizuje teraz. Właśnie wspomnienia są dobre i dlatego też wybrałem ten zawód. Nieoficjalnie wiadomo, że autorką filmiku jest podopieczna Domu Dziecka przy ulicy Wandy. Prokuratura nie ujawnia, czy to ta sama dziewczynka zamieściła nagranie na profilu facebookowym radnego Macieja Kupaja, który je zablokował i dostarczył do prokuratury. Jako funkcjonariusz publiczny stwierdziłem, że jestem zobowiązany do tego, żeby sprawę zgłosić do prokuratury, żeby szczegółowo przyjrzała się tej całej sytuacji i zrobiłem to następnego dnia z rana, czyli kilka godzin po otrzymaniu tego filmu. Oczywiście film został zawieszony ze względu jakby na ochronę dzieci, które, tam, które są tam pokazane. Co ciekawe, radny Kupaj zaledwie dwa tygodnie wcześniej w domu dziecka był z wizytacją Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny. Fakt, że to właśnie na jego profilu ktoś zdecydował się opublikować filmik. Wydaje się nie być przypadkowy. Zawieszona przez prokuraturę w czynnościach kobieta obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jej zachowanie u śledczych wywołało zbulwersowanie. Są to trudne dzieci, my to rozumiemy, ale też osoby, które tymi dziećmi się zajmują, powinny mieć no, niejakie powołanie i wiedzieć, jak z tymi dziećmi postępować. Natomiast no, w, naszym, w naszym tutaj odczuciu no, stosowanie no, przemocy, szarpanie, zastraszanie, trwające przez 15 minut, nic nie ma wspólnego z, z jakimś procesem wychowawczym. Pokrzywdzona dziewczynka ma zostać poddana badaniom psychologicznym. Oskarżonej kobiecie grozi do trzech lat więzienia.